idzie na Gajcz. Sterowany na dworze w Goszycach. Tam pani Turowiczowa się wychowywała i w tym dworze mnóstwo osób z Warszawy też się pojawiło. Pojawił się Jan Józef Szczepański, ale tam był między innymi Miłosz, który był strasznym przeciwnikiem powstania warszawskiego i na Miłoszu jest wzorowana postać Wielgosza. No i tam jest zetknięcie bardzo różnych sposobów myślenia, które do tej pory tworzą to zaplecze takiego strasznego sporu o powstanie warszawskie. Wrócę jeszcze do tej pierwszej kwestii podstawowej, że po co się nie człowiek zainteresowany powstaniem albo przekonaniem, jak nie przeczytać na Malczewskiego mają bardzo dobrą toaletę. Partycypował w tym toalety na pewno wydarza się korzysta. Policki, skorzysta z toalety na Malczewskiego. Pani profesor, że pan położył się i pozwykłe historyczne książki, które mam nadzieję, że tak zrobi. Super klasa. Ale toalety mają czyściutką, nowoczesną komisariat. Czyściutki, nowoczesny, nowy budynek i nawet gdyby tam kupę zrobić, to byłoby czysto. Pani, ale z drugiej strony wiemy, że w tej literaturze, w beletrystyce, w opowieści, w narracji jest coś większego niż tylko artefakt. Jest taka siła kształtowania postaw. Ale tam jest coś, co nas zapłania do tego, żebyśmy później nawet długo po lekturze wracali do niej w różnych sytuacjach. I zastanawiam się, czy mamy do czynienia teraz na fali jednak, po raz kolejny, nie wiem których, po II wojnie światowej, ale dyskusji, poważnych dyskusji i sporów, a wręcz konfliktu po sprawę, potem wzywa czy jest coś takiego, patrol policji, co się wydarza, że my możemy nie wyjechać, ale od razu z góry wiadomo, że tam jego w domu może nie być, bo to jeszcze jest późno. Po pierwsze, telefon jest w serwisie. Do tych rzeczy, które zostały napisane i do tej dyskusji, i do tego, i do konwentów. To są debile, ale po co ten śledczy wzywa Walczewskiego? Jednak się dokonywała taka przestał pisać i to całe jest jakieś zgłoszenie. Oczywiście, to znaczy tak, z jednej strony działają grupy rekonstrukcyjnej, zaangażowania nawet popkultury w powstanie, było tego renesansu zespołów muzycznych i tak dalej. Czy to może by był, ale rzeczywiście Muzeum Powstania Warszawskiego w tę stronę idzie i popiera, powiedzmy, komiksy, przedstawienia. Zawsze coś takiego w Warszawie w każdym roku się pojawia. Widziałem tam takie puzzle dla dzieci. Taka ale jest w Biblii, że jeżeli jesteś albo gorąca, albo zimna, to dobrze. A jak letni jesteś, to wypluje ciebie z ust swoich. Powiedział Jezus. Ja nie oceniam tego. Musisz być albo taka, albo taka, albo zimna, albo gorąca. Nie ma letnich. Bo letni to jest zły. Można jednak też tak. Czyli uważa pani, że to był ważny, niezbędny element instytucjonalny. Ja tak uważam, chociaż wiem, że są ludzie, którzy są absolutnie przeciw i spierali się ze mną, uważają, że nie będziemy czcić nieudanych powstań, nie będziemy czcić klęsk. Dość tego, to jest wmuszanie następnym pokoleniom tej bohaterszczyzny, z którą trzeba skończyć i tak dalej. To jest argumentacja, którą nawet u Jana Józefa Szczepańskiego można znaleźć. To jest właśnie ta opcja, która ci warszawiacy, którzy są przeciwko niemu. Ten spór ma po prostu ale ponieważ ja jestem z Warszawy, on jest po to, że zanim tym, że jest oddany tej sprawie. No ja to obserwowałam, że to był pierwszy moment, kiedy mój ojciec poszedł gdzieś do jakiejś instytucji, upomniał się swojego wuja, który zniknął. Nie wiadomo nawet gdzie, co się stało. On się ze swoim oddziałem przebijał do Campinosu. Zniknęli wszyscy. Powróćmy za kilka chwil do naszej rozmowy. Ja przypominam słuchaczom, że dziś w programie Koło Historii pani profesor Anna Nasiłowska, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Za chwilę po skrócie informacji radiowej powrócimy do rozmowy. Koło Historii.
Radiu Tok FM. Oni tutaj tak za plecami co innego, tutaj tak. Do strefy szefa zapraszamy menedżerów oraz dyrektorów. I rozmawiamy o praktyce zarządzania firmą, pionem lub działem. Staram się poznać ich zasady i obyczaje, dotrzeć do źródeł sukcesu i zrozumieć decyzje. Strefa szefa. W każdą niedzielę po 14. Serdecznie zapraszam. Marzena Mazur. Reklama. Teraz musisz zarejestrować swój numer na kartę. Przyjdź do salonu Play, zarejestruj się, a otrzymasz bonusy. Konto ważne przez rok. 10 giga i 100 zł na rozmowy i SMS-y. To takie proste. Oferta dostępna w Play na kartę i Red Bull Mobile. Szczegóły na play.pl. Play. Słyszałeś, co mówili, że sądy razem idą z tym Trybunałem Konstytucyjnym, czy z jakimś tam tym, razem. Ale także mapa stylów piwnych oraz testy głośników Bluetooth i zegarków do treningu triatlonu. Nowe logo już w kioskach. Polecam. Mikołaj Kiwszkę, redaktor naczelny. Kiedy pierwszy raz usłyszałem stwierdzenie rozsiane... No on słyszał, przecież to on całą sprawę znowu. Świat idzie naprzód, medycyna idzie naprzód, nauka nigdy się nie zatrzyma. Są leki i coraz lepsze terapie. Można walczyć z tym. Dla mnie to sprawa życia. SM. Walcz o siebie. Stwardnienie rozsiane to nie wyrok. Odpowiednio podjęta terapia to szansa na normalne życie. Olimpijskie centrum. Sędzia pokazuje kolejne żółtą kartę. Dostaje te kartki, a potem sobie pisze, że 96 punktowy. No ale pan jest sędzią. Nie można tak się stać kartkami. Nawet jeśli brują, kosztuje tylko złoty 69. Co przekazywał Tomasz Siro. Od jutra w Lidlu hiperfajowy powrót do szkoły i wszystko w super cenach. Plecaki, tornistry, piórniki, bloki. A na przykład brudion przedmiot 96-kartkowy w twardej oprawie. Tylko za złoty 69. Lidl. Co tydzień coś nowego. W sierpniowym Amandii afrykańskie inspiracje w modzie wspomnie palająco. Ponad 68 propozycji na top odsłaniające ramiona. W tym wydaniu także porady, jak walczyć z pierwszymi zmarszczkami. Awant już w sprzedaży. Nie przegap. Reklama. Bo masz mało psychologii. Policjantka... Ta, jak ta Jadwiga Grabowska musi się patrzeć na wszystkich ludzi. To jest, ona się nie może brzydzić. Małgorzata Mostowiec, zapraszam. Brzegi oczekują na przejazd papieża o 10:00. Tam na miejscu rozpocznie się msza kończąca Światowe Dni Młodzieży. Organizatorzy liczą, że pojawi się na niej nawet 1,5 miliona osób, że do młodzieży dołączą też pielgrzymi z całej Polski. Prezydent podpisał nową ustawę o Trybunale Konstytucyjnym o jej zawetowanie lub sprawdzenie jej konstytucyjności. Do Andrzeja Dudy apelowali wcześniej m.in. przedstawiciele opozycji oraz Krajowa Rada Sądownictwa i prezes Trybunału. Zarekomendowała to także Komisja Europejska. Ustawa o Trybunale wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia. W katastrofie balonu, który najprawdopodobniej najpierw padł na linię wysokiego napięcia, a potem zapalił się i runął na pole. W środkowym Teksasie zginęło 16 osób. Potwierdził to stanowy Departament Bezpieczeństwa Publicznego. Premier Tunezji Habib Essit nie uzyskał wotum zaufania we wczorajszym głosowaniu w parlamencie. Oznacza to, że powołany zostanie nowy rząd, który będzie musiał zmierzyć się z koniecznością opóźnionych reform gospodarczych. Ale coraz mniej mają gruntu. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Koło historii w Radiu Tok FM. Słuchamy Radia Tok FM i programu Koło Historii. Znamy no tutaj tych standardów nigdy nie było dla osób niepełnosprawnych. Dopiero to się zaczyna. Mamy czasami takie wrażenie, że każde pokolenie, kolejne pokolenie musi w jakiś nowy sposób sobie powstanie opowiadać. No, ale ty nie masz 3 lata. Co ciekawe, w tej nowej narracji, to nie było dotychczas... A ludzie żyją 60? Element, że dotychczas nie było... 70? To nie pozwalało. Bo społeczeństwo na to nie pozwalało, bo nie można było dotychczas mówić. Zawsze musi być ten element taki odkrycia, że wreszcie my możemy pokazać powstanie warszawskie w sposób prawdziwy. Tak jakby każde pokolenie chciało to powiedzieć. No to jest niesamowite, chociaż ja zdaję sobie sprawę, że na przykład mimo, że jak powiedziałam, rodzina z Warszawy i tak dalej, ja nie dostałam opowieści o powstaniu. Bo babcia, która przeżyła powstanie, w momencie, kiedy dochodziło do tego tematu,
tematu zaczynała płakać. O powstanie, powstanie. I to był taki lament. I już, i na tym się kończyło już. Już dalszego kroku nie było. No w tej sytuacji bardzo cenię sobie te utwory literackie, które jakoś zastępują mi tę pamięć rodzinną. I to jest Białoszewski, to jest Anna Świerszczyńska, Budowałam barykady. Niesamowita rzecz. Proszę powiedzieć o tym coś więcej, bo ja przyznam się szczerze, że dopiero niedawno sięgnąłem do twórczości pani Anny Świerszczyńskiej i powiem szczerze, że zrobiła na mnie olbrzymie wrażenie. Mm-hmm. Proszę powiedzieć coś więcej o tej postaci. To była poetka, która debiutowała przed wojną. Była członkiem redakcji Płomyczka, ukończyła polonistykę przed wojną. I wydała pierwsze tomy poezji. Ona była taką poetką kultury najpierw. I stopniowo po II wojnie światowej zaczęła zmieniać styl w kierunku takim awangardowym, takiej rzeczowości awangardowej. To się łączyło też z przełomem feministycznym, który nastąpił w jej poezji. To się w ogóle nie łączy z żadnym, nie wiem, tłem feminizmu w takim sensie, w jakim my dyskutujemy o tym jako o prądzie intelektualnym. No, to był jakiś taki moment, kiedy rzeczywiście pojawiło się mnóstwo kobiet piszących, a Anna Świerszczyńska jakby weszła tutaj najgłębiej w samą materię tego związku. Dla niej przełomowe było poznanie poezji afrykańskiej, takiej właśnie prostej, operującej bardzo prostymi środkami. I tam budowałam barykadę, który mówi o powstaniu warszawskim, wyszedł w roku 1974, a tomem poprzednim jest tom Jestem Baba z 1972 roku. Ten związek jest no, uderzający. Bardzo wielkim admiratorem twórczości Anny Świerszczyńskiej był Czesław Fabusz, zdając sobie sprawę z tego, że tego rodzaju poezja no, jest pewnym odkryciem. I mimo, że samego powstania nie szanowałam jako wydarzenia. Anna Świerszczyńska nie zajmowała się dyskusją wokół powstania. Czy powstanie miało rację, czy powstanie słusznie wybuchło, czy nie. Ona po prostu znalazła się w powstaniu. Przez pewien czas jako osoba cywilna, potem jako sanitariuszka w szpitalu Bransonów i Baumanów. O, ten szpital właśnie, tutaj się toczy dyskusja, czy ma ocaleć, czy nie, czy ma być wpisany do rejestru zabytków, czy nie, czy jakaś firma to przejmie. To jest Śródmieście Północne. Zresztą no, jest to teren, na którym zazębia się kilka historii. Wcześniej tam był teren getta, później pomniejszony i granica getta została zmieniona w związku z no, tym, co się działo tam, likwidacją getta. I w tym samym szpitalu wcześniej toczono, to był szpital dziecięcy, eksperymenty, jak dzieci reagują na głód. No, w powstaniu był to szpital polowy dla wszystkich. Ja bardzo nie lubię takiego ostrego rozgraniczenia pomiędzy ludnością cywilną a niecywilną w powstaniu. Właśnie to trochę wszystko jedno. Wszyscy byli pod atakiem. Pod taką samą presją. I Anna Świerszczyńska opisuje po prostu zwykłe momenty powstania. Te zwykłe, niezwykłe. To, że pójście po wodę może się skończyć śmiercią. To, że no, nie wiadomo skąd może to przyjść.
to, że taki jest taki wstrząsający absolutnie wiersz, o tym, że w momencie, kiedy pracowała w tym szpitalu, cieszyła się, gdy mogła wynosić nocniki, bo one świadczyły, że ci ranni jeszcze żyją. Nocniki pełne ropy i kału. Wstrząsające w jednym z wierszy jest to, że zamiast użyć słowa, że ktoś został zabity, zastrzelony, zginął, ona używa czasownika upadł, że ktoś upadł. I wylicza po kolei osoby, które widzi, że właśnie upadają, nie zostają zastrzelone. I wylicza poprzez ich profesję. Mówi, fryzjer upadł, mówi tam pomocnik. Spasłałam tę ulitkę. Sprzedawczyni ze sklepu na rogu upadła. To jest niesamowite. Ja nie wiedziałem, pewnie słuchacze i słuchaczki też nie wiedzieli, że częścią inspiracji dla poetki była poezja afrykańska, co to tworzy zaskakujący zupełnie kontekst dla jednak o jakiejś. Ona nie rozumie, tłusta baba, że jak będzie w brudzie stała, to ją te pluskwy zjedzą i ona z tego nigdy nie wyjdzie. Problem, strasznie trudno znaleźć dlatego właściwy język. I właściwie problem Białoszewskiego i problem Anny Świerszczyńskiej jest wspólny. Białe uniknąć katosu. Co z tego, jak ją na mafię obejdą? Nie powiedzieć za dużo, nie wmusić tutaj jakiejś takiej czapki. Pod łóżkiem jest łóżka, oni zdecydowali się jak największą rzeczowość. Pod tym jest to. Prawda, aczkolwiek wydaje mi się, że można się konstruktywnie pokłócić z tezą, że nie ma tu opinii, ocen. On ich nie ma ekspresji z verbis, przynajmniej w twórczości Anny Świerszczyńskiej nie ma takich, takich tez, ale chyba interpretacja jest jednoznaczna. Znaczy to, co pani profesor parę minut temu powiedziała o tym, że pani profesor nie dzieli na ludność cywilną i powstańców, no ja odczytuję to jednak, to co pisze poetka, to jednak odczytuję w ten sposób, że był wyraźny podział, to znaczy chcę zapytać, to jeśli nie ma takiego podziału, to jak to się stało, że ja sam stosunkowo późno się o tym dowiedziałem, że tej ludności cywilnej zginęło 200 tysięcy. Ja nie wiem, czemu wcześniej mi to umykało. Wiedziałem, że tak było, ale po prostu z jakiegoś powodu ten fakt umyka. Znaczy 200 tysięcy ludzi. A powstańców zginęło, liczy się kilkanaście tysięcy. Także Żydom się nie udało zinwigilować Polski, chociaż bardzo chcieli, ale mówili, że żeby linia Mysia nie była, to by wojsko byłoby pod wpływem internetu itp. i tamte. Także tutaj Polska dała przykład i za Polską idą inni, żeby się nie podporządkowywać. W przypadku Rzezi na Woli byli zabijani. Byli zabijani. Walczyli ci, którzy czekali nie poddawać. Na nie wiedzieli, że to jest ważne. Nie dać się inwigilować. I oni byli dlatego przegrali. Ja mówiłam, że jeżeli, tak jak to Jezus powiedział, jeżeli przykrość zrobisz, jeżeli nie nakarmisz, siedzi w piwnicy domu, skrzywdzisz jednego z moich braci, to mi to zrobić. No i tutaj Żydzi to powinni byli wiedzieć, bo oni czytają Pismo Święte, powinni byli wiedzieć, że jak skrzywdzą jednego z jego braci, jednego z braci Jezusa, czy zabiją, czy wody nie podadzą, czy obrażą, to tak samo jakby obrazili, skrzywdzili, zabili samego Jezusa Chrystusa. No i tak to wyszło teraz. Strasznie długo. To nimi jeszcze więcej, a za nimi jeszcze więcej. I ludzie nie chcą już inwigilacji żydowskiego internetu. Białoruski pisze koniec. Coraz więcej słyszy się teraz, proszę Państwa, i w Radiu Maria, i w ogóle na temat Mosadu. Ba, w ogóle na temat Żydów coraz więcej. Także oni chcieli, jeżeli prowadzą inwigilację jednostronną, że człowiekowi likwidują kanał w internecie, człowiek o tym nie wie. W ogóle zostawia. A potem jak się dowie, to tyle dowie się, że już nic nie ma. Jest inwigilacja jednostronna, że jest niszczenie jednostronne i ty do nich możesz pisać, a to nich nic nie da. Albo wrócą, albo nie wrócą. Jeżeli wrócą ci kanał, to z łaski. Tak jak Janek Witek mówił, że po jakimś czasie wrócą z łaski. I taka prawda. To oni nie wiedzieli, że się wszyscy o tym dowiedzą. Tak samo jak i tutaj zaskoczona była strasznie linia PO. Okazuje się, to siedzi jednak w kulturze, czy chcemy, czy nie. Dobrze, no więc pierwszą reakcją na Prawo i Sprawiedliwość, PO, Platforma Obywatelska, dobrze wspomnienia. No to oni nie wiedzieli, że oni mogli przegrać i że wszystko wyjdzie i wszystko wychodzi. Ba, więcej wychodzi, jak oni myślą, jak oni myśleli, że wyjdzie. Więcej wychodzi.
gdzie dużo no, po prostu gdy nadaje nasze radio Tok FM, Eurokoncita, zdolność Baby, takiego Langström do zapisywania swoich przeżyć. To miało tytuł Mironek w powstaniu, no i no był to atak na kogoś, kto się tylko dekował. Czy to trzeba być świadkiem naocznym? Nie, nie trzeba. Na przykład w literaturze emigracyjnej. Myślę tutaj o tomie Kazimierza Wierzyńskiego, Krzyże i miecze. To jest tom takich wierszy wojennych i one mają niesamowite zupełnie napięcie emocjonalne. Także proszę Państwa, napięcie napięciem. Kultura już dawno pojechała do Wrocławia. Teraz ten kurczaczek mój jedzie do Wrocławia w poniedziałek. Ja mu odradzam, żeby jechał do Wrocławia, ale on już na poniedziałek kupuje bilet. Zdecydowanie kieruje się w poniedziałek do Wrocławia. I co Państwo na to? Zresztą no, a my tutaj sobie pogadajmy, jak co rok, prorok, że powstanie warszawskie, a że było niepotrzebne, a że Polaków podpuścili Anglicy, a że może coś ktoś nowego wymyśli. Posłuchajmy, no bo tutaj Żydzi to uwielbiają gadać z czerskiej, proszę Państwa. W 2016 roku możemy powiedzieć, czy teraz już na nikt to nie tak nie pozostawia suchej nitki. Radio Maryja, ponieważ oni wcześniej tak samo robili z Ojcem Ryzykiem. Trzeba było przewidzieć. Tak. O formę przypominania, formę upamiętania. Że ktoś wygra. Tak, czy ten mały powstaniec to nie jest jakiś objaw aberracji duchowej? No, władze pozwoliły w pewnym momencie w PRL-u na tego małego powstańca, bo on był niegroźny. Bo no, upamiętniał dzieci, upamiętniał młodzież, która wzięła udział w powstaniu. No tak, jakieś 2 lata temu rozmawiałem z takim Irańczykiem, który mieszka w Polsce i znajomi z Iranu przyjechali, on im pokazywał Stare Miasto, opowiadał i tak dalej, na ile mógł szybko opowiedzieć o całej historii naszego kraju. I kiedy podeszli do pomnika małego powstańca, to jego tam znajomi z Iranu powiedzieli, aha, to czytaliśmy o tym, czy tam słyszeliśmy o tym, czy oglądaliśmy w telewizji, to chodzi o te armię, gdzie małe dzieci, żołnierze są. To jest straszne, straszne. I on zaczął im tłumaczyć, że to o co zupełnie innego chodzi, ale uświadomił sobie, jakie to jest nasze, takie zupełnie nasze. Że to nie pasuje w ogóle nawet do czasów współczesnych i szeroko pojętej poprawności politycznej. Ale to wiele, jak rozumiem, wiele takich rzeczy mamy, ale teraz istotne jest tylko to, jak kto i najbardziej właściwie upamiętni, tak? No ja mam nadzieję, że damy już sobie spokój z budową pomników. Jest wielki pomnik powstania warszawskiego na Placu Krasińskich. I to już starczy. No są takie miejsca upamiętnione, zaznaczone na mapie Warszawy, gdzie odbywały się jakieś poszczególne wydarzenia. No i to już chyba starczy pomników, naprawdę. Myślałem, że pani powie, teraz przyszedł czas na nas, na inne pomniki. No niestety, bo dlaczego niestety? Dlatego, że wszystkie te pomniki są estetycznie trochę wątpliwe. Niestety. Ale to jest, tak, to jest zgoda, tylko że to jest dyskusja o formie, a nie o treści. Podam przykład. No, można przejść na Ochocie przez miejsca, gdzie dokonała się no, apokaliptyczna w ogóle zagłada ludności cywilnej na zieleniaku i w ogóle nie zauważyć żadnych fragmentów pamiętnika. Takie te bawy są moferowe, że jak ona korzyści widzi, duży pomnik, to ona tak do tej Krysi idzie, bo ona tak, na chyba rozmowy, tam jest jakieś śniadanie, jakieś coś, a tu jest radio. Mówi, nic nie będzie. I ta Jaćka Grabowska mówiła, że ty nic jej nie dawaj w ogóle. Ja jej nic nie daję, po prostu jak coś jem, to jej, ale zostaje. Ale ona się patrzy, co ja jem, ja mówię, nic nie będę jadła, będę piła kawę i herbatę. Potem sobie pójdę do restauracji i tak. W tym całym imaginarium pomnikowym. Widzą korzyści, to działają. Widzą korzyści, to się uśmiechają. Widzą korzyści, to się przymilają. Ja dziękuję. Dla mnie to jest obrzydliwe. Dla mnie to człowiek mógłby nie wyglądać, takiego, że tu być ktoś ni mężczyzną, działał, ni kobietą, żeby go nie było widać, no byłby jakimś kwadracikiem.
i żeby był dobry. To tak, a to growy pawilanie. Czy wierzy pani, że jak na zewnątrz piękny, ładny, jak na zewnątrz błyszczy, to ten grób pawilany jest piękny. To lubili faryzeusze. To on jest piękny, ten grób pawilany. To lubili faryzeusze. Saduceusze. Faryzeusze to jeszcze chociaż wierzyli w zmartwychwstanie. A saduceusze to w zmartwychwstanie nie wierzyli. Także państwo zobaczą, jak my będziemy dzielić włos na dwoje. Ludność jest zupełnie właśnie inna. Tam nie ma rodzin, znaczy część jest, ale bardzo nieduża. Tam nie ma tej tkanki miejskiej, która no, jest tkanką absolutnie autentyczną. Bo nawet jeśli nie zginęli, to dekret Wieruta i tak dalej, i tak dalej. Imigracje powojenne. Bo jest taka teoria, która mówi, to zależy, czy my w ogóle wiemy o jakichś takich kataklizmach społecznych, bo to zależy od tego, czy znajdzie się w takiej społeczności lider jakiś. Ktoś, prawda? Kto opowie. Tak, tak. Być tak. Może w tych społecznościach cywilów właśnie nie było wystarczającej ilości ludzi, którzy mogliby to opowiedzieć. Albo nie było miejsca, gdzie mogliby to zrobić. Albo nie było kogoś, kto mógłby wysłuchać i przekazać później. Profesor Anna Nasiłowska, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Koło historii w Radiu Tok FM. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Jeszcze raz przypomnę. 340 miliardów złotych. 8 lat. 340 milionów? Miliardów? 1000 nowych wybudowanych przedszkoli. 250 nowych bardzo. Szpitali. 1500 kilometrów. Kary oszusty w tyczce. I nie było za waszych rzędów. Te pieniądze po prostu zostały zmarnowane. Zmarnotrawione. Radio Tok FM. Kary oszusty w tyczce. Radio Tok FM. Euro Koncita. Barbie, baby, posłuchaj. Egoizm, marnotrawstwo, pogarda. Aby zrozumieć. Pary oszustystyczne. Radio Tok FM, Euro Conchita. Barbie, baby, Langström, ekstra. Pary oszustystyczne. Radio Tok FM, Euro Conchita. Barbie, baby, Langström, ekstra. Małgorzata Mostowiece, zapraszam. Brzegi oczekują na przyjazd papieża o 10:00. Tam na miejscu rozpocznie się msza kończąca Światowe Dni Młodzieży. Organizatorzy liczą, że pojawi się na niej nawet 1,5 miliona osób, że do młodzieży dołączą też pielgrzymi z całej Polski. PKP szykuje się na zakończenie Światowych Dni Młodzieży. Specjalne strefy buforowe na dworcach i dodatkowe pociągi wydłużone o 6 wagonów każdy. Będą one odjeżdżać co kilka minut. Szacuje się, że w ciągu zaledwie doby Kraków właśnie pociągami opuści nawet 0,5 miliona osób. Jutro wejdzie w życie tak zwany pakiet paliwowy. Nowelizacja kilku ustaw, która ma uszczelnić pobór podatków VAT. Zdaniem ekspertów pomoże ona w walce z przestępcami sprowadzającymi paliwa z państw Unii. Zamachowcy samobójcy zaatakowali nad ranem gazociąg w północnym Iraku. Doszło do starć z policją. Nikt bezpośrednio nie przyznał się do ataku, ale wcześniej za podobnymi akcjami stało tak zwane państwo islamskie. Kolejne pełne wydanie informacji w Radiu Tok FM o 9:00. Zapraszam. No proszę bardzo, na elektrownię atomową, jest na gazowni, proszę bardzo. tokfm.pl oraz w aplikacji mobilnej Tok FM. To co, żeś zbudowała, to nie będę wszystko ci rozsadzać. A potem to zrobić, to nie daj Boże. Lepiej zbudować, do gruntu zburzyć. Ile to robot? To lepiej zrobić z tego muzeum rozwalenia, niż by co robić od początku. Weekendowy poranek w Radiu Tok FM. Tok FM, Euro Conchita. Pary oszustystyczne. 19 minut zostało do godziny 9:00. Słuchamy Radia Tok FM. Jeszcze raz dzień dobry, mówi Paweł Sulik. W naszym studiu pani Zofia Karaszewska, kuratorka warsztatów dla dzieci i młodzieży na festiwalu w Szczebrzeszynie. Dzień dobry. Dzień dobry. A musimy powiedzieć, że w Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie. I czy to jest powód, dla którego nie na Stadionie Narodowym, nie w dużej aglomeracji miejskiej, nie w jakichś wielkich halach, tylko w parutysięcznej miejscowości, tak? Odbywa się już drugi raz festiwal, który rozpoczyna się dziś, festiwal literacki. No właśnie, Szczebrzeszyn rzeczywiście broni się wierszem, ale to jest też miejscowość, która
no, którą rzadko który cudzoziemiec jest w stanie wymówić. Także ale ona mówi wymówić. Języka polskiego, więc ona nie jest cudzoziemcem. Ale też Roztocze potrzebowało takiego festiwalu, bo rzeczywiście takie spotkanie literackie. I udaje się do Brzegów na kampus Misericordie, by spotkać się z młodzieżą, by celebrować mszę świętą na zakończenie Światowych Dni Młodzieży i rozesłać młodych świadków Bożego Miłosierdzia, a także ogłosić miejsce i rok kolejnych Światowych Dni Młodzieży. Ojciec Święty już porusza się ulicami Krakowa, a my czekamy na połączenie z naszymi wysłannikami. Свой позерк небес, и кто ж мне да поможет?